Witajcie w części drugiej! Niepokojące doniesienia o Lewandowskim i Piątku. Na miesiąc przed Euro obaj mają kontuzje. Jak poważne? O tym za moment nasz dziennikarz sportowy. Restauratorzy szykują się do sobotniego otwarcia ogródków. Za moment zajrzymy do Krakowa. Na początek faktu po 14 jednak nowe informacje w sprawie raportu NIK-u o wyborach kopertowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie czeka na zawiadomienia NIK w sprawie podejrzeń złamania prawa przez zarządy Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy organizacji zeszłorocznych wyborów kopertowych. Szef Izby nie wykluczył kolejnych wniosków do prokuratury na najwyższych urzędników państwowych. Sprawą zajmuje się Krzysztof Zasada.